Pierwsza kolejka czwartej Ligi Opolskiej. Jesteśmy po meczu Polonii Nysa ze startem Namysłów, a ze mną przy mikrofonie trener gości pan Grzegorz Rasiek. Tak. Dzień dobry trenerze. Remis 1 do 1, jednak to mogło się ułożyć zupełnie inaczej. Końcówkę pierwszej połowy i całą drugą graliście w przewadze jednego zawodnika. Kazał pan zawodnikom w przerwie wyjść wyżej, odważnie i zaatakować? Na pewno zmieniliśmy w ogóle ustawienie i przeszliśmy na dwójkę napastników. Graliśmy bardziej defensywnie, teraz zagraliśmy ciut wyżej. No i zaraz po wejściu poskutkowało to bramką. Szkoda, że nie założyliśmy następne. Teraz nowy sezon, na pewno wielkie wymagania. Utrzymaniem się zadowolicie, czy jednak chcecie zająć miejsce troszeczkę wyżej? Biorąc pod uwagę personalny skład, to dysponujemy, myślę, że na pewno nie będziemy walczyć tu o utrzymanie, a raczej o wyższą lokatę. Mówię, dzisiaj miałem swoje problemy kadrowe, wczoraj na treningu stoper doznał kontuzji kostki, nie mogłem skorzystać z najskuteczniejszego napastnika i to dzisiaj też było widać, tak? Jaki plan na najbliższe spotkanie? 3 punkty. Dziękuję. Ze mną przy mikrofonie był pan Grzegorz Rasiek. Dziękuję.